Natasza Migdalarz. Witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi. Oto skrót wybranych wydarzeń kulturalnych i sportowych, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Na dobry początek muzyczna propozycja. Już dzisiaj w Domu Kultury Prażakówka w Ustroniu odbędzie się koncert noworoczny w wiedeńskim stylu. Wystąpi orkiestra kameralna Krzysztofa Durlowa. Start godzina 18. Impreza jest biletowana. Dzisiaj o godzinie 19 charytatywny mecz koszykówki na rzecz Kingi. Cieszyn kontra czeski Cieszyn. Mecz odbędzie się w hali sportowej przy Alei Łyska w Cieszynie. Jutro koncertów ciąg dalszy. Tym razem zaprasza jednak do siebie Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. O godzinie 17 wystąpi tam Teatr Tańca Kwieciste Gwiazdy oraz Zespół Pieśni i Tańca Goleszów. Wstęp wolny. W sobotę sporo będzie się działo w Wiśle. Po raz pierwszy odbędzie się tam oficjalna inauguracja sezonu narciarskiego w województwie śląskim. Beskidy Winter Go. To mnóstwo wydarzeń przez cały dzień, a przede wszystkim bezpłatny stok dla wszystkich narciarzy. Bezpłatne zajęcia z instruktorami, warsztaty, animacje, pokazy, prelekcje, spotkania, koncerty i zabawa z DJ-em. Zaprasza stacja narciarska Skolnity. Muzyczna rozgrzewka już od 9.30. Gwiazdą tego wydarzenia będzie Grupson, który wystąpi o 17.00. A teraz przenosimy się do Cieszyna. Tam w Kafe Muzeum w niedzielę odbędzie się koncert Ewy Jaślar i jej gości. W Nowy Rok z harfą. Początek spotkania godzina 16.00. Bilety do nabycia w Kafe Muzeum. Na rodzinne kolędowanie zaprasza Kościół Dobrego Pasterza w Istebnej. Pośpiewać i posłuchać kolęd będzie można w niedzielę o godzinie 17.00. Ponieważ początek roku sprzyja kolędowaniu, taki koncert odbędzie się w poniedziałek 6 grudnia również w Ustroniu. W kościele Jakuba Starszego wystąpią chóry i zespoły ustrońskiej parafii oraz diecezjalnej orkiestry Dentej. Start godzina 17.00. W ramach Strefy Białych Świąt w Wiśle w poniedziałek kolejna propozycja. W kościele ewangelicko-augsburskim w centrum o 17.00 wystąpią zespoły i chóry. Wstęp wolny. A ponieważ w poniedziałek obchodzimy Święto Trzech Króli, nie zabraknie również w naszym regionie orszaków. Na ten ekumeniczny zaprasza Cieszyn. Szanowni Państwo, 6 stycznia Święto Trzech Króli. W Cieszynie po raz kolejny wyruszy orszak Trzech Króli, orszak niezwykły, bo już drugi rok to orszak ekumeniczny, jedyny taki w Polsce, przynajmniej o tym wiem. Orszaki spotykają się po godzinie 13 na rynku w Cieszynie, gdzie jak zwykle nastąpi pokłon Trzech Króli Dzieciątku. Będzie wspólne kolędowanie, w tym roku naszą gwiazdą jest zespół Bartnicki. Będzie konkurs na najpiękniejszy strój orszakowy. Zachęcamy wszystkie dzieci do przebierania się. Jak zwykle dla wszystkich planujemy słodkie upominki i nagrody dla najpiękniejszych strojów. Będzie też spektakl jasełkowy w sali Domu Narodowego bezpośrednio po zakończeniu imprezy na rynku. Będą stoiska handlowe, z pewnością gorącej herbaty również nie zabraknie. A całość imprezy zakończymy o godzinie 17 w Kościele Jezusowym nabożeństwem kolędowym. Już dziś serdecznie zapraszam Państwa 6 stycznia rynek w Cieszynie. Orszak Trzech Króli również w Skoczowie. Tradycyjnie trzy trasy przemarszu spotkają się na rynku. Planowane zakończenie około 15.30. We wtorek 7 stycznia w Brennej ruszają noworoczne koncerty Bazy Talentów. Codziennie aż do czwartku o 17.00 spotkania, szczegóły na plakatach. We wtorek i w środę w Cieszyńskim Teatrze o godzinie 20.00 wystąpi Cortez. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam Was do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.